Cześć Wam. Dzisiaj tak trochę sotę do Was będę przemawiać. Jestem z psem na spacerze. Jest czwartek, Boże działo. Nikogo na świecie chyba już nie ma. Wszyscy wyjechali. Pies mnie zwlókł z łóżka o 6:00. W ważnej sprawie. Także wybaczę mu to. I chciałam dzisiaj do Was pogadać. No takie swoje przemyślenia jakby zapodać na temat pieniędzy. Chciałam pomówić z Wami o zazdrości po prostu i nie takiej zazdrości, jakby się mogło wydawać. O, plątał mnie smyczu. Co zobaczysz? Ale tu ładnie. Ale o takiej zazdrości dotyczącej stylu życia, bo dużo z moich odbiorców to osoby początkujące, które zaczynają swoją przygodę z budżetowaniem i często ich motywacją jest po prostu zmiana stylu życia i po prostu lepsze zarządzanie kasą, tak żeby tej kasy starczało. Często też osoby, które tutaj oglądają moje filmy, mają dosyć tragiczną sytuację, są zadłużone, mają mało pieniędzy na budżet taki spożywczy, często muszą kombinować. A część ludzi już jest w jakimś procesie i może ta część też mi odpowie na to, co zaraz powiem. Bo ja jestem w procesie prowadzenia budżetu już od kilku dobrych lat i moją motywacją była zmiana sytuacji, bo ja w połowie miesiąca już nie mogłam odnaleźć pieniędzy i często pytałam się męża, ile on ma jeszcze, ile ja mam jeszcze, czy nam starczy na to, czy na tamto. Dopiero była połowa miesiąca, a myśmy szukali tej kasy. To było moją motywacją. Ja nie miałam jakichś zadłużeń dużych oprócz kredytu hipotecznego, nie miałam kart kredytowych. Ale byłam jak taki, kurde, leśny dziadek, nie wiem, co się dzieje, jestem taka nieogarnięta. No, przepraszam. No, powiedziałam Wam, że nikogo nie ma i w tym momencie pojawiło się 20 osób z psami. Także moją motywacją było jakby poprawienie takiej świadomości i zarządzania po prostu i mnie męczył taki stan, że nie wiem, co się dzieje i nie chciałam zmieniać pracy, żeby lepiej zarządzać i tak po prostu pewne informacje do mnie dotarły z kanałów YouTube'owych. I jak zaczęłam być w tym procesie z mężem, zobaczyłam, że to ma super skutki i razem z tymi technicznymi rzeczami, które robiliśmy, czyli rozpisywanie budżetów, pilnowanie pewnych kategorii, planowanie i tak dalej, zmienił się pewien stosunek do pieniędzy. To przyszło jakoś tak naturalnie, bo zaczęłam patrzeć, jakie błędy robię i zaczęłam przysłuchiwać się ludziom a propos właśnie pieniędzy, co mówią i stylu życia. I powiem Wam, czasem to jest taki ciężki temat, bo ja się obracam między ludźmi, którzy też są dużo młodsi ode mnie, są też w moim wieku. Część. A obserwuję też rodzinę i takie osoby trochę dalej. I nie ma takiej szczerości dotyczącej kasy w ogóle w naszym społeczeństwie. Nie mówimy, ile zarabiamy, na co wydajemy pieniądze w jakiś sposób, a propos kart zadłużeń, to już w ogóle się nie rozmawia. I powiem Wam, ja tylko się przyglądam pewnym sytuacjom, jest mi dosyć trudno. Na przykład, kiedy pojawia się kasa na koncie, jest przelew z pracy. Bardzo dużo kobiet z mojego otoczenia dzieli się różnymi stronami internetowymi, kupuje od razu ciuchy, kosmetyki, pozwalają sobie na bardzo dużo różnych rzeczy i ciągle ktoś łazi. Miało być tak pusto. I czuję taki rodzaj zazdrości o styl życia, nie o zarobki, bo ja nawet nie wiem, ile te osoby zarabiają. Podejrzewam, że podobnie do mnie albo mniej. Niektóre, bo to są też młode osoby. I powiem Wam, że ja już nigdy nie wrócę do tego punktu, gdzie one są. I trochę temu zazdroszczę. Ja tam byłam już w tym miejscu. Pamiętam taki czas w swoim życiu, gdzie wchodziłam do sklepu i sprawdzałam cenę danego produktu, spodnie. Kiedyś kupowałam dżinsy i dopiero dowiedziałam się o cenie przy kasie. Nie sprawdzałam, ile co kosztuje. 100% pieniędzy, które zarabiałam, miałam na siebie. 100% czasu, które miałam dla siebie. I zarządzanie kasą to dla mnie wtedy było opłacenie czynszu i rachunków. Tyle. Więc moja wiedza na ten temat się zmieniła i świadomość zmienia się razem z tymi rzeczami, które robicie, więc jak wchodzicie jakby w budżetowanie i nadawanie tym pieniądzom jakiegoś celu, zmienia się status pewien.
świadomości. Więc ja czasem mam takie odczucie, że nigdy już nie będę w tym miejscu jak te osoby. Z drugiej strony nie chciałabym być, ale to jest, kurczę, wiecie co? No bo kobiety bardzo dbają o siebie i potrafią każdy pieniądz wydać na siebie, ale takich zadbanych finansowo kobiet nie znam zbyt wielu. W sensie takim, że mają na przykład taką wolność finansową, nie są zadłużone. Mają taki bufor bezpieczeństwa. Chciałam się was zapytać, czy wy też macie ten rodzaj takiej zazdrości? Bo my jako kobiety w ogóle mamy taki gen wydawania pieniędzy, ja jestem go świadoma. Lubimy wydawać pieniądze na siebie. Ja też to lubię, oczywiście, że tak. I kiedyś wydawałam tych pieniędzy znacznie więcej. Uważam, że kobiety powinny dbać o siebie, ale w tym dbaniu o siebie w ogóle nie ma takiej myśli o finansach. A kiedy zaczyna się rozmowa o finansach, czy jakieś pytanie takiej zadbanej kobiety, coś takiego, to cała rozmowa przechodzi na jakieś takie śmieszki, heheszki, głupotki, bo musi zrobić teraz to, musi kupić tamto i nie ma w ogóle kasy i skąd w ogóle te pieniądze. Więc no to jest tak, że w tej pierwszej fazie zazdroszczę tym osobom, a później się bardzo dziwię, bo one są jeszcze daleko i ja nie wiem, czy zakumają w ogóle zmianę, jaką drogę muszą przejść, żeby się po prostu zabezpieczyć, nie tylko jako kobiety, ale też ludzie, którzy no będą za chwilę mieli trzy dychy na karku, może będą chcieli coś sobie zaplanować w życiu fajnego i nie będzie z czego. Często też te osoby mają taką linię obronę, że na jakiekolwiek zmiany, że chcą żyć chwilą, cieszyć się po prostu z życia. I wiecie co, ja też tego chcę i to jest moja motywacja też dla tych pieniędzy, tak, które tu i tam odkładam. Bo ja tak jak te osoby chcę cieszyć się tym życiem, ale to nie znaczy, że wydam te pieniądze naraz, tylko z jakimś takim pomyślunkiem i planem. Więc naszym jakby wspólnym motywatorem jest to przeżycie. Przeżycie czegoś fajnego, przeżycie doświadczenia i doznania. Ale ci ludzie muszą natychmiast coś mieć i natychmiast tego doznać i przeżyć, bo uważają, że inflacja i tak zeżera, że to w ogóle nie ma sensu. Dajcie znać, co myślicie o tym moim bełkocie dzisiejszym na temat zazdrości. Czy to jest tylko to, że ja to czuję, bo może po prostu za mało na siebie wydaję. Czy to jest tak, że jak jesteście w pewnym procesie, to jest naturalna część drogi, że widzicie te błędy dookoła, jakie ludzie robią i drogę, jaką mają do pokonania i odbieracie to zupełnie inaczej, z takiej jakby szerszej perspektywy. Ale powiem wam, że pieniądze to jest tak rozległy temat, ja żałuję trochę, że normalnie nie da się pogadać na temat kasy w naszym społeczeństwie, bo rozmawia się ciągle o pieniądzach w takiej, no, w takiej konwencji heheszków po prostu, tak. Żałuję, my w ogóle nie jesteśmy uczeni rozmowy o pieniądzach, a pieniądze to jest temat ogromny, bo on dotyczy każdej sfery naszego życia i on ma wpływ na wszystko. Często też na takie życie, wiecie, rodzinne, na poczucie bezpieczeństwa, na, nie wiem, na odbiór siebie jako człowieka. Także to jest temat rzeka. Ja na razie zaczepiam taki temat, zapodaję zazdrości o wydawanie, które czasem czuję po prostu. Czasem to mam, że zazdroszczę, ale przechodzi mi tak mniej więcej po 2-3 tygodniach, kiedy te same osoby zaczynają narzekać, że tych pieniędzy już nie mają. A ja dokładnie wiem, gdzie mam te swoje pieniądze, na co one idą i jak to wygląda. I powiem wam, że będąc kiedyś w tym miejscu, w którym są te osoby, ja pamiętam ten stan, jak to było. I wiem, jaką daleką drogę mają do przejścia. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy ja po prostu tak pitolę dzisiaj sentymentalnie, czy to jest coś, co wam też towarzyszy taka obserwacja ludzi dookoła, przysłuchiwanie się im. No, uważam, że temat jest ciekawy, warto o nim rozmawiać. Ale piękny las, ja pierdzielę. Szkoda, że tak dużo ludzi.